Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na moim blogu Badania Lekarza Medycyny Pracy.com oraz na kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy oraz na moich innych stronach internetowych. W dniu dzisiejszym znowu chciałbym poruszyć temat badań lekarskich i psychologicznych, kiedy ktoś nas tam zatrzymał po alkoholu, a ten ktoś to z reguły policja, na przykład po akcji znicz. I przeczytam tutaj zapytanie, które otrzymałem od mojego pacjenta. Witam, mam taki problem. 2 lata temu, dokładnie 29.11.2008 roku, no, czyli mija tutaj już 2 lata, jechałem na kacu samochodem i zatrzymała mnie policja. W wydychanym powietrzu miałem 0,57, następnie w kolejnych badaniach 0,59, w trzecim 0,53. W konsekwencji tego zostało mi zatrzymane prawo jazdy na okres 2 lat. Przed upływem kary, a mianowicie w tym miesiącu, zrobiłem badania psychologiczne i lekarskie. Ale niestety otrzymałem z obu opinię negatywną. Okulista zalecił mi noszenie okularów i pomimo ich użytkowania badań nie przeszedłem pozytywnie. Co w tej sytuacji dalej robić? Po pierwsze, czy warto odwoływać się od takiej decyzji? I czy w wypadku odwołania się badania będę mógł wykonywać w placówce wybranej przeze mnie, czy tylko wyznaczonej przez DWWOMP, no mianowicie w Łodzi, czyli w Instytucie w Łodzi. Czy opinie lekarskie, jeżeli są negatywne, należy dostarczać do Wydziału Komunikacji? Jakie są konsekwencje ich niedostarczenia? Czy mogę wykonać teraz w innym ośrodku badania psychologiczne i lekarskie, jeżeli na opinii badań psychologicznych data następnego badania jest za rok? Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję. Poważanie. No i tutaj imię jest mojego internauty. No, moja odpowiedź jest tutaj w zasadzie bardzo prosta. Niestety nie ma pan żadnego wyboru. Po pierwsze, badania ze skierowania policyjnego są wykonywane jedynie w uprawnionych ośrodkach. No, jeżeli chodzi o dostarczenie czy niedostarczenie negatywnych orzeczeń do Wydziału Komunikacji, no specjalnie tutaj pan też może sobie dostarczać czy nie dostarczać, ponieważ są one dostarczane przez psychologa oraz przez DWOMP czy WOMP po prostu bezpośrednio do Wydziału Spraw Obywatelskich, czyli do tak zwanych Wydziałów Komunikacji. No, czyli powiadamiane są one w sumie bez pana udziału, także tutaj najmniejszego znaczenia nie ma, czy pan podejmie jakąś akcję, czy pan nie podejmie. No, może pan pójść do innego lekarza i do innego psychologa, natomiast jeżeli ukryje pan ten fakt przed innym lekarzem, to tylko wkręci pan ich w tak zwane kłopoty i niepotrzebne tłumaczenie się wyższej instancji. No i tutaj po tej odpowiedzi dostałem jeszcze jedno zapytanie. No przeczytam. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź, ale nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Czy po upływie roku mogę wykonać te badania w innej placówce? No, czyli tak jak pan wspomniał, psychologiczne tak, natomiast lekarskie, no zależy tutaj jaka była treść dokładna tego orzeczenia i od tego dużo zależy. Jeżeli został pan uznany powiedzmy za niezdolny trwale do prowadzenia pojazdów mechanicznych, no zamyka to panu jakąś tam drogę już w ogóle. No jeżeli powiedzmy tylko na rok, czy na dwa, czy na ileś, no jakaś szansa tam jest. W każdym razie jeszcze raz przestrzegam przed jeżdżeniem na podwójnym gazie, jeżdżeniem po alkoholu. Niestety badania w ośrodkach referencyjnych, jakimi są ośrodki medycyny pracy, a następnie instytuty medycyny pracy, rzadko kiedy są pozytywne, raczej są negatywne, no aczkolwiek nie mówię, że to jest ogólna reguła. Natomiast jeżeli masz komentarz do mojego przypadku, zapraszam albo tutaj na kanał YouTube, albo do mojego bloga Badania Lekarza Medycyny Pracy.com lub na innej stronie internetowej, której zobaczysz to wideo. Także nie mamy wielkiego wyboru,
po złapaniu nas za alkohol, łażenie po lekarzach innych, oszukiwanie, że nie, jakby to powiedzieć, oszczędne gospodarowanie prawdą, powoduje to, że nagle trafiają się dwa sprzeczne orzeczenia. No, w zasadzie uznawane jest tylko to z ośrodka referencyjnego. No lub ewentualnie orzeczenie odwoławcze, czyli w przypadku WOMP-ów instytuty, w przypadku psychologów, w przypadku pracowni psychologicznych, ośrodki odwoławcze dla psychologów. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze raz mówił Wasz Darek Kraśnicki, dyżurny lekarz medycyny transportu na YouTubie.